Witajcie obywatele, na pewno ten samochód kojarzycie, a jak nie kojarzycie, to dopiero dzisiaj go poznacie, jeżeli nie widzieliście go wcześniej, bo oto mamy pierwszego w Polsce wybudowanego przeze mnie Mustanga Whitebody, którego mam już od 1,5 roku i byłem pierwszy. Jeżeli zastanawiacie się, czy mam konkurencję, jeśli chodzi o dźwięk, to w tym roku, w sezonie 2023, nie znalazłem osoby, która mogłaby mi zagrozić na żadnym spocie. Jeżeli nie wierzycie, że to jest najgłośniejszy Mustang w Polsce, później pokażę wam na to niezbite dowody, więc oglądajcie materiał do końca. Pogoda jest jaka jest, nie pojeździmy dzisiaj, mili państwo, ale dla uczty waszych uszu możecie posłuchać, jak to brzmi. Mustang 2018 rocznik, sprowadzony prosto ze Stanów Zjednoczonych. 5.0, jedyna słuszna pojemność bym mógł powiedzieć, ale nie powiem, iż kiedyś miałem 3.7 i też mi się bardzo przyjemnie nią jeździło, ale jak wiadomo, trochę tej mocy brakuje, dlatego postanowiłem 3.7 sprzedać i kupić 5.0. Jeżeli zastanawiacie się, czym jest ten element, to macie rację, jest to poszerzenie samochodu, które z tyłu łącznie ma 2.20. Pierwszy projekt, który został zrealizowany w Polsce jako whitebody, w Europie na tamten czas, czyli 1,5 roku temu, było ich 3 lub 4 sztuki i aktualnie w Polsce mamy tych sztuk to po kolei. Drugi był Resi, trzeci był Guver, czwarty był Dudek, albo Dudek z Guverem się wymieniają, nie pamiętam już. No i podobno jeszcze powstaje jedna sztuka, więc pierwszy, który powstał, jest to najgłośniejszy w Polsce. Powyżej 130 dB, w zależności od tego, jaki mamy decybelomierz. Jeżeli mamy do 130, to będziemy mieli 128,9. Jeżeli będziemy mieli do 135, będziemy mieli 133. Rekordowo wyplułem 137,2 dB. Całkowicie oklejony w folię, felgi Jota, typ 1, 20 cali, pakiet GT500. No plus customowe whitebody, które zostało wykonane przez moich znajomych w Gdańsku. Jeździ się przyjemnie, jak widzicie, mamy piękne, przyjemne warunki atmosferyczne i letnie opony. To już mogliście zaobserwować pewnie wcześniej. Rozwalony splitter, iż samochód jest na gwincie. Pewnie zapytacie, czemu nie na powietrzu. Sam tego nie wiem, ale więcej tego błędu nie popełnię. Bo to już jest trzecia dokładka w tym roku. Możecie uważać, że wprowadzam was w błąd, bo już na tym kanale High Five były, jak dobrze liczę, 4 lub 5 Mustangów, które były najgłośniejsze. Ale czy ktoś kiedykolwiek pokazał wam na to dowody? Bo jak dobrze myślę, to nie. Więc ja i mój chrupek, bo taką ksywę roboczą dostał ten samochód, pokażemy wam, co w tym roku też zdobyliśmy, żeby utwierdzić i przybić tą gwóźdź do trumny przysłowiowy, że to jest najgłośniejszy samochód, jeśli chodzi o Mustangi. Bo równie dobrze może być jakiś inny BMW, Civic lub inny pojazd, który będzie głośniejszy, ale ja mówię tylko i wyłącznie o Mustangu. Jeżeli ktoś nie wierzy, zapraszam, możemy to sprawdzić. Mam też pewną anegdotę o znanym wam samochodzie, bo jeżeli oglądacie kanały motoryzacyjne i lubicie cały ten content, na pewno widzieliście NASCARa, którego dostał Budda, Mustanga takiego NASCARowego. W tym roku na rozpoczęciu sezonu Mustang Club Polska, NASCAR, ten, który jest aktualnie u Buddy, był też na Chorzowie, na tym zlocie. Na pomiarach dźwięku był 1,7 dB cichszy. Jak dobrze wiecie, NASCARy są przeważnie na krótkich wydechach. Jeżeli już podjęliśmy się dywagacji o wydechu, to może trochę wam o nim opowiem. Od silnika mamy long tube'y, później mamy wydech Borli, modelu wam niestety nie zdradzę. Po środku mamy X-Pipe'a. 3-calowy wydech, a może i miejscami ma 3,25, tego wam nie powiem, bo są rzeczy poufne, których niestety nie mogę wam zdradzić. Ale jest tam trochę też customowej roboty. Fajnym patentem w tym samochodzie jest to, że nawet jeżeli jesteście jeszcze w domu, możecie zacząć sobie rozgrzewać silnik, ustawiając timer na komputerze. Później bierzecie sobie pilot do ręki, klikacie 2 razy i budzicie sąsiadów o 7 rano. Tak, dla czystej zasady, bo oni w sobotę koszą trawę od 8. Nawet w taką pogodę. Początek mojej przygody z motoryzacją zaczął się we wrześniu w 2019 roku, gdy postanowiłem wykorzystać aparat, który
kiedyś sobie kupiłem na to, żeby uwieczniać wasze piękne pojazdy u siebie na Instagramie. Później poznałem parę osób, które miały Mustanga i zaraziły mnie tą pasją do tej amerykańskiej motoryzacji. Kupiłem w 2020 roku, jak dobrze pamiętam, Mustanga 3.7, którego też ściągnąłem ze Stanów. Nie było w nim nic wyjątkowego, oprócz tego, że był założony na niego prawie pełen pakiet GT350. Spełnienie marzeń młodzieńczych, bo jak dobrze wiecie, każdy, kto jest powiązany z motoryzacją albo też nie jest powiązany z motoryzacją, gdzieś grał w Need for Speed'a czy w jakieś inne gry, które Forze czy inne tego typu gry i zawsze chciałem mieć jakąś zabawkę na podwórku. Padł wybór na pierwszego Mustanga, kupiłem, pojeździłem, sprzedałem, bo brakowało mi po prostu mocy. No i teraz mamy jego 5-litrowego, wyglądającego, mogę stwierdzić, że jak z gry. Grając, zawsze widzisz ten samochód i mówisz, fajnie by było go kiedyś mieć. I jestem właśnie przykładem tej osoby, że ciężko pracując, mogłem sobie pozwolić, żeby ten plan z dzieciństwa wykorzystać, spełnić i właśnie w ten sposób powstał ten samochód. Możecie się zastanawiać, jak na to zarabiam. Zarabiam głową. Iż z wykształcenia jestem tłumaczem, więc tłumaczę różne rzeczy. I dodatkowo mam działalność też rozszerzoną o dawanie prywatnych lekcji z języka angielskiego i niemieckiego. Więc, że tak powiem, wszystko co tu widzicie, zawdzięczam tylko i wyłącznie swojej głowie. Nie nakradłem, uczciwie zarobiłem i w ten sposób właśnie powstał on. Bardzo charakterystyczny element tego pojazdu to jest właśnie ta blacha. Jeżeli zastanawiacie się, co tutaj jest, niech puśćcie swoją wodzę wyobraźni. Podpowiem. F, bo widzicie. V, bo to U. C, to C. K, to K. No a V to już wiecie. Więc odpowiedzcie sobie na samo pytanie, co tutaj jest. Jeżeli się zastanawiacie, czy to przeszło w urzędzie bez problemu? Tak, przeszło bez problemu, iż poszedłem do babki, która siedziała w okienku i mówię, wie pani co, chciałbym blachę na zamówienie. Ona pyta, a co tam będziemy pisać? A ja mówię, FV czy KV. Na co ona mówi, a co to za skrót? A ja mówię, a wie pani, skrócona nazwa od działalności. Ogarnęła to dopiero wtedy, jak oddawała mi blachę. Więc można to przepchnąć w urzędzie. Pewnie ktoś z was może zastanawiać się, skąd wziął się w ogóle pomysł na zbudowanie Mustanga White Body. Odpowiedź jest bardzo prosta. Kiedy Ken Block wypuszczał swoje filmiki i zbudował Honeycorna, czyli Mustanga 65 roku, w White Body, postanowiłem oddać taki mały hołd i zbudować też coś podobnego u nas, bo nikt tego nawet jeszcze nie miał, bo zakładam, że nikt nie był na tyle głupią osobą, żeby potem się zastanawiać, jak zaparkuje albo gdziekolwiek przejedzie samochodem, który jest szerokości pasa. Ale już, że tak powiem, ten problem zażegnaliśmy, rozwiązaliśmy. Da radę jeździć, panowie i panie. Możecie budować jeszcze 50 takich, bo jednak da radę jeździć. Zacznijmy od charakterystycznych rzeczy na tym samochodzie, a mianowicie od naklejek. Smutny fakt życia codziennego. Najbardziej wsiurski napis, jaki możecie mieć na samochodzie, rzućcie w komentarzu, bo to jest chyba... gorszego nic nie znajdziecie. Przechodząc dalej, same złe samice, prawy fotel. Musicie też pamiętać o drugiej, bardzo ważnej zasadzie w waszym życiu. Forsa ponad szmaty, bo nie czytam dzisiaj poradników, jak mam być bogaty, bo ja lubię być biedny i wyrzucać wszystkie pieniądze w ten oto projekt, który nadal nie jest skończony, ale mam nadzieję, że w tym roku go skończę. Pewnie zaobserwowaliście blendę, która jest zrobiona i ktoś z was powie, ej, to jest nielegalne. I teraz mogę wam opowiedzieć pewną anegdotę o tym, dlaczego jest ten element pojazdu legalny. A mianowicie chodzi o to, że jeżeli zasłonicie sobie słonecznikiem szybę, żeby was słońce nie oślepiało podczas jazdy i blenda nie jest dłuższa niż wysokość słonecznika, to możecie tak jeździć. Słowa diagnosty. Potwierdzone, ani razu policja za to nie zatrzymała. Możecie zastanawiać się, jak ten samochód przechodzi przegląd. Przechodzi. Opona nie wystaje poza obrys samochodu. No dobrze, może jest trochę zbyt napompowana aktualnie dzisiaj i może trochę wychodzi. Czy jest problem z podbijaniem przeglądów? Oczywiście, bo podbijanie samochodów, które są nielegalne i nielegalnie przygotowane do jazdy jest nielegalne. Dlatego ten samochód jest w pełni legalny. Dziękuję. Jak widzicie po tej szybie, cenię sobie anonimowość, tak samo jak i mój diagnosta. Przepustowość tej szyby to całe 4%. Widać? Nie widać. Widać? Nie widać. Nie widać mnie. Nie widać? Widać. Super, nie. Nie widać?
Ze smaczków tego pojazdu, którego już przez chwilę oglądacie, możecie zobaczyć, że jest tutaj pewna luka. I to nieprawda. Bo jest to zrobione dlatego, żebyście mogli zobaczyć pewien smaczek w tym samochodzie. A mianowicie customowe wnęki. Koń, bo Mustang. To jakieś dziwne rzeczy. Rowery, bo kiedyś jeździłem na rowerze. Tak jak i dużo osób zaobserwowałem, że jeździło najpierw na rowerach, potem kupiło sobie samochody sportowe i w nich wydłubali. A potem stracili prawko i znowu wrócili. A potem znowu wrócili na rowerach, stracili prawko. Ja aktualnie posiadam prawo jazdy, kiedyś mi zabrali. Pamiętajcie, trasa siekierkowska nie jest trasą siekierkowską, tylko terenem zabudowanym i miejscami jest 60 na godzinę. Możecie zastanawiać się, co tutaj jest. Nic ciekawego. Dolot tak wielki, że wasza matka trzymałaby w nim kwiatki na stole. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego to leży tak luzem. A mianowicie dlatego, że w momencie, kiedy odepniemy tą kostkę, tutaj tym pięknym guziczkiem małym, nasz samochód straci całkowitą godność, trakcję i wszystkie inne rzeczy będą odłączone w 100% i będzie dziki, jak my stanowimy. To jest bezpiecznik, który odpowiada za wszystkie cywilizowane rzeczy w samochodzie. Ile kosztował ten kawał śmietnika? Kupiłem za 14 tysięcy dolarów na kup teraz. No to wiadomo, potem jakieś opłaty transportowe pod dom. Podejrzewam, że wyszedł około 75 tysięcy. Okleina z wnękami, 15, felgi, 6. Modyfikacje wydechu, jakby dobrze policzyć, to około 25. Dolot te 4,5, jak dobrze pamiętam. Programy silnika, skrzyni, mapa paliwowa. 2,5. Pakiet stylizacyjny na GT500 około 13, jak dobrze pamiętam, czy tam 12. Jest jeszcze masa innych rzeczy, które są do tego samochodu dołożone, ale już niestety, mili Państwo, nie pamiętam, ile to kosztowało. Dodatkowo jeszcze Wam powiem, ile kosztuje body, bo też parę osób się pytało. Jeżeli kupicie body w Stanach, ceny zaczynają, bym powiedział, od 8 tysięcy dolarów w górę. Do nawet chyba 18 500, to widziałem chyba najdroższe, ale już tak za dużo się tego nie przyglądałem, bo akurat jest to custom, tak jak już wcześniej powiedziałem, więc wyszło mi to sporo mniej. Najdroższe zawsze są formy, no ale materiały, jeśli chodzi o włókno szklane, nie są jakoś mega wyszukane i mega drogie, więc myślę, że do 12-13 byście się wyrobili, jeśli chodzi o złotówki. Problemy samochodów sportowych z tylnym napędem w zimę na letnich oponach. Co do dowodów na to, że wydech jest najgłośniejszy, puchar przywieziony z Radomia 2023, czyli tegoroczny. Wydech, który tu widzicie, jest oryginalnym wydechem z Mustanga i ktoś postanowił sobie tak go przerobić, żeby powstał bardzo fajny puchar. Uważam, że jest najładniejszy z tych wszystkich, które udało się w tym roku wygrać. Stylizacja z lotu mazowieckich Mustangów. Najgłośniejszy wydech, no, to akurat z tamtego roku, ale to nic nie szkodzi. To, co opowiadałem anegdotę o naskarze Buddy, to jest właśnie z tego roku statuetka i potwierdzam informację, że był głośniejszy od naskara Buddy. A to jest Ksenia. Ksenia została znaleziona, więc szanowni Państwo, nie wyrzucajcie kotów. Najgłośniejszy wydech 2023. Najgłośniejszy wydech 2023. Najgłośniejszy wydech 2023. Najgłośniejszy wydech 2023. Najlepszy projekt 2023. No ale to nie jest istotne, bo ich jest akurat najmniej. Najgłośniejszy wydech 2023. Najgłośniejszy wydech 2023. Najgłośniejszy wydech 2023. Myślę, że temat można uznać za zamknięty. A nie wydech, ale drugie miejsce za klasę Adels. Jeżeli znajdzie się ktoś chętny, żeby to sprawdzić, bo uważa, że ma głośniej, jak najbardziej zapraszam. Rozwiejmy te wątpliwości. Możemy zbudować na tym nawet cały content. Tytułem zakończenia chciałbym Wam, mili Państwo, podziękować, że poświęciliście ten czas, żebyście mogli posłuchać o tym chrupku, który stoi za moimi plecami. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wątpliwości o tym, kto był pierwszy, jeśli chodzi o zbudowanie pierwszego w Polsce Mustanga Whitebody. Mam też nadzieję, że rozwiałem wszystkie wątpliwości dotyczące tego, kto był najgłośniejszy.
i aktualnie, jeśli chodzi o Mustangi, to jest. Bardzo Ci dziękuję. Również dziękuję bardzo za gościnę. Subskrybujcie program HiFi. Żegnajcie, obywatele.